Cześć, witam Was bardzo serdecznie w ulubieńcach miesiąca. Dzisiaj mam takich mieszanych ulubieńców, bo jest troszeczkę pielęgnacji i jest trochę kolorówki, a właściwie są cienie. To zacznijmy może od pielęgnacji, bo tak naprawdę mam tutaj tylko trzy rzeczy. Jest to krem pod oczy i dwa sera. Zacznijmy może od tego kremu pod oczy, bo to taki rodzynek, pojedyncza rzecz. Coś takiego bardzo niepozornego. Słuchajcie, kremik z jaj za parę złotych, dosłownie parę złotych, naturalno-oliwkowy, odżywczy krem pod oczy i na powieki. Słuchajcie, jak ten krem przecudnie działa. Można go stosować na dzień, na noc. Jest rzeczywiście odżywczy i jak nałożycie grubszą warstwę na wieczór, to ta skóra rano jest taka odżywiona, taka sprężysta, wiecie. Widać, że ma energię. Więc bardzo przyjemny krem, pięknie się wchłania, więc można go też nakładać rano i robić sobie makijaż. Tylko że na przykład ja, jak stosuję go rano, to już nakładam jedną warstwę i dobrze ją, wiecie, wmasowuję. Natomiast na noc to sobie nie żałuję i nakładam tak troszeczkę więcej. Ale kremik jest przecudowny i to zaskakujące, bo to naprawdę kosztuje kilka złotych i taki, wiecie, no niepozorny bardzo jest ten krem, a naprawdę zasługuje na uwagę. Jak macie przesuszoną skórę wokół oczu, to na pewno Wam się świetnie sprawdzi. Od razu powiem, że nie jest to krem przeciwzmarszczkowy, on nie ma takiego działania, czyli jak chcecie coś takiego, wiecie, silniej działającego, no to na pewno nie to. To ma właśnie zadanie takie odżywczo-nawilżające i tutaj w tej roli bardzo fajnie się sprawdza. I to jest mój pierwszy pielęgnacyjny ulubieniec. Kolejny ulubieniec to jest jedno z serów, a mianowicie serum z Lancôme. Nie wiem, czy ja Wam dobrze pokazuję, tak, dobrze. Energy de Vie. To jest serum działające na różne sposoby. Ono ma przede wszystkim chronić skórę przed zanieczyszczeniami, odżywiać, nawilżać i działać przeciwstarzeniowo. Mam nadzieję, że o wszystkich aspektach Wam powiedziałam. Chyba tak. Ja je kupiłam z tego względu, bo bardzo spodobała mi się maska, dokładnie z tej samej serii. Ja ją Wam kiedyś na kanale pokazywałam. Maskę mam zresztą do tej pory, jeszcze mi troszkę zostało. I ponieważ ona sprawdziła się u mnie przecudownie, no to chciałam przetestować kolejny kosmetyk z tej serii. I to serum również jest świetne. Aha, jeszcze tak mi teraz przyszło do głowy, że wrócę na chwilę do tego kremu z ziai i ja Wam pokażę, jaką on ma konsystencję. I potem pokażę Wam też konsystencję tego serum. Zobaczcie. Kremik wygląda tak. Biały zwykły krem, on jest dość gęsty, jest gęstawy, ale jest na tyle lekki, że właśnie fajnie się wchłania tak szybciutko, no i jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Jakiegoś tam specjalnego zapachu nie ma, no ale działanie ma bardzo fajne, także to jeszcze taka dodatkowa informacja o tym kremie. Naprawdę bardzo fajna rzecz. No i wracam do tego serum. Ono jest dość wodniste, zresztą już Wam pokazuję właśnie tę konsystencję, o której wspominam. Zobaczcie, o, widzicie? Taka jakby... No po prostu taka trochę emulsja mniej więcej. O, właśnie. Ono ma konsystencję takiej emulsji. Powiedziałam, że może nawet jest rzadsze niż taka tonizująca emulsja. Pachnie dość specyficznie, bo pachnie tak troszkę roślinnie, ziołowo, ale bardzo przyjemnie, bardzo ładnie się wchłania. No i generalnie jak się je nałoży, to daje odczucie dość specyficzne, bo daje takie odczucie, jakby nam troszeczkę napinało skórę. Ale nie w taki nieprzyjemny sposób, tak jakby Wam się przesuszyła skóra, tylko właśnie taki fajnie, taki odżywczy. I mam nadzieję, że ja to dobrze wyjaśniłam. A więc na pewno ja mogę o nim powiedzieć, że ma takie działanie właśnie ujędrniające, takie przeciwstarzeniowe. Bardzo ładnie nawilża i to nawilżenie też czuć. Natomiast co do tego działania ochrona przed zanieczyszczeniami, nie umiem się wypowiedzieć, no bo jak to stwierdzić? Nie wiem. Ale wierzę, że tutaj też działa. Natomiast to, o co mi chodzi? Nawilżenie, odżywienie, ujędrnienie, bo do cer dojrzałych jak najbardziej to może być stosowane. Tutaj na tych polach jak najbardziej się sprawdza. I chociaż kosmetyk jest dosyć drogi, to jest wart swojej ceny. To jest jeden z tych kosmetyków, co do którego, kiedy go już kupimy i za niego zapłacimy, to nie mamy takiego poczucia, ej, niepotrzebnie wydałam pieniądze. Bo to generalnie się bardzo fajnie sprawdza i robi to, co obiecuje producent, przynajmniej w tych aspektach, w których się mogę wypowiedzieć, bo po prostu je wyczuwam i widzę na skórze. Natomiast no właśnie odnośnie tego działania typu ochrona przed zanieczyszczeniami, no to nie wiem. Ale bardzo fajne serum. I drugie serum już zdecydowanie tańsze. Aha, to w ogóle kupiłam w Sephorze. I drugie serum zdecydowanie tańsze, które kupiłam w Rossmanie, to jest serum z AA, które przecudownie wygląda. A w ogóle muszę Wam tutaj coś pokazać. Już Wam chyba kiedyś pokazywałam. O! Kolejną rzecz z AA, jakby ta sama seria, tylko to jest baza pod makijaż, jeszcze jej nie ruszałam, ona po prostu czeka na test. Także co do bazy jeszcze nie wiem, przetestujemy, natomiast mogę się już zdecydowanie wypowiedzieć o serum. Tak jak widzicie, zużycie mam takie, ja je kupiłam tak na początku, o w ogóle te kosmetyki z płatkami pojawiły się właśnie tak
na początku marca mniej więcej i ja wtedy kupiłam to serum, tak wiecie, zupełnie w ciemno i przyznaję się bez bicia, że po prostu kupiłam je, bo mnie zauroczyło. Serum nazywa się tak: Japoński rytuał piękna, bioesencja z płatkami kwiatów. I tak jak widać tutaj w tym żelu, znajdują się takie płatki właśnie. I teraz jak to wygląda? Słuchajcie, jak się wyciska to serum, no to ono to jest taki żel, miejscami taki mętny, taki poprzecinany właśnie żyłkami jakiejś innej białej substancji. Podejrzewam, że to są właśnie fragmenty tych jakby płatków. Już Wam pokazuję, trochę mi się tu za dużo wypsiknęło. Wygląda tak. Tak jak widzicie, jest gęstawe, to znaczy jest zdecydowanie gęstsze niż to, bo to jest niemalże taki płyn. Powiedziałabym, że jest gęstawe, ale raczej takie wodniste, tak jakby taki wodnisty żel. O, to jest najlepszy opis konsystencji tego serum. I teraz, co to ma robić? Już Wam czytam i powiem Wam, co się tutaj sprawdza. Japoński rytuał piękna to linia kosmetyków inspirowana japońską filozofią pielęgnacji skóry, łącząca tradycję z nowoczesną kosmetologią i dyskretnym luksusem. Ekstrakt shiso oraz algi wakame w połączeniu z fermentem cukrowym zapewniają widoczne i długotrwałe efekty. Odmładzająca esencja z płatkami kwiatów doskonale się wchłania, pozostawiając skórę odświeżoną, przyjemnie nawilżoną i promienną. I to by się zgadzało. Co to algi wakame, to na pewno doskonale wiecie, ale teraz shiso. Słuchajcie, to jest, jak wyczytałam, roślina, która tak naprawdę nazywa się pachnotką zwyczajną i rośnie na terenach Azji, generalnie głównie Japonia, Chiny. I to jest taka roślina bardzo tam popularna i używana m.in. właśnie w kosmetologii, w przemyśle spożywczym również. Ta roślinka niepozorna zawiera m.in. kwasy omega-3, które bardzo ładnie odżywiają i nawilżają skórę. I właśnie takie działanie po tym serum widać. Bardzo przyjemne. Pachnie tak delikatnie, powiedziałabym, właśnie kwiatowo, ale nie w taki nachalny, nieelegancki sposób, tylko bardzo przyjemnie. To jest taki świeży zapach, bardzo ładnie się to rozprowadza. Używam tego najczęściej na dzień pod krem. I tak jak producent tutaj wspomina, rzeczywiście bardzo ładnie się wchłania. Buzia po tym serum, o właśnie, to Wam muszę powiedzieć, buzia po tym serum jest tak delikatnie lepka, ale nie jest to jakieś takie, na wiecie, niekomfortowe. No tak jak wspominałam, nakładam to pod krem, więc nałożę sobie krem, troszeczkę poczekam, aż mi się ten krem wchłonie i można sobie robić makijaż. No ale tak na podsumowanie, słuchajcie, serum rzeczywiście robi to, co ma robić, czyli nawilża, odżywia skórę. No i czy ma działanie przeciwstarzeniowe? Trudno mi powiedzieć, natomiast w jakiś sposób na pewno tak energetyzuje skórę, bo skóra jest taka fajnie napięta, no widać, że taka zdrowa. Ja sobie używam na zmianę trochę tego i trochę tego. Tak, wiecie, wymieniam kilka dni to, kilka dni to. Stosuję sobie i na dzień, i na wieczór oba te sera. No i w zasadzie oba mogę polecić. Tylko po prostu to jest no, takie działające na większym obszarze, jakby ma więcej aspektów do obskoczenia i jest zdecydowanie droższe. Natomiast to działanie ma takie bardziej ograniczone, no bo w zasadzie na pewno te dwa punkty, czyli odżywianie, nawilżenie, to tak, no ale jest też zdecydowanie tańsze, więc no, co kto woli, oba mogę polecić, oba świetne. Słuchajcie, i to by było wszystko, jeśli chodzi o moją pielęgnację, w sensie nie o moją pielęgnację w ogóle, tylko o ulubieńców pielęgnacyjnych Marca. O! Natomiast przygotowałam sobie coś, jeśli chodzi o kolorówkę, co po prostu zachwyca mnie chyba od zawsze i tak się zastanowiłam, dlaczego ja tego nigdy nie pokazywałam w ulubieńcach. Nie wiem. Moi drodzy, chodzi mi o pojedyncze cienie błyszczące. Zacznę od najnowszej kolekcji z Inglota, która mnie absolutnie, absolutnie zachwyciła. Ja mam tutaj naszykowaną paletkę inglotową, w którą zaraz sobie te cienie powkładam, bo są powyjmowane specjalnie do filmu, żeby Wam pokazać i podać numery. O, kolekcja prezentuje się tak. Ja mam tutaj 8 cieni, dlatego że słuchajcie, jest ich w ogóle 10. Jak je kupowałam, no to dwóch już nie było i po prostu na razie mam 8, ale na pewno te dwa brakujące dokupię. Mam dzisiaj część makijażu wykonaną tymi cieniami. Są absolutnie przepiękne, ale to wszystko Wam po kolei powiem. Będę Wam robić swatche i podawać numery. Być może też Wam te kolory w oko wpadną. Więc zaczynamy od cienia Inglot. Zrobię może jeszcze zbliżenie, to będzie Wam łatwiej dostrzec takie, wiecie, różne ładne połyski i błyskotki. To jest 701, nazywa się Just Chilling. W ogóle jak tak teraz patrzę, to te cienie tak wyglądają niepozornie, jakoś tak. Nie rzuca się tutaj nic w oczy. Natomiast to, co mam we wnętrznych kącikach, to jest właśnie ten cień. One wyglądają niepozornie, natomiast robią na powiekach niesamowitą robotę. No i zobaczcie, pierwszy swatch. Zacznę tutaj od góry, na dłoni. To są po prostu takie diamenciki.
One dają taką bardzo delikatną, taką subtelną chmurkę koloru. Niesamowite są. Więc to jest 701. Dalej, taki jasno-beżowo-różowy, bardzo specyficzny kolor, to jest 705 Cheers. O, coś takiego. Tak naprawdę z daleka, jak się na nie patrzy, to nawet za bardzo różnicy w kolorach nie widać, ale różnica w tych kolorach jest. Zobaczcie tu. I teraz tu. I tutaj już wydaje mi się, że to będzie widoczne, że ten jest taki bardziej różowawy, ale no też taka błyskoteczka śliczna. Popatrzcie. Ja w ogóle uwielbiam cienie Inglot i to wiecie, natomiast dawno mnie żadne tak nie zachwyciły. Niesamowita jest ta nowa kolekcja. Kolejny kolor to jest 707 Reunion. Nawet trudno mi opisać Wam te kolory, bo one są takie, no. Coś takiego, taki jakby przybrudzony fioletoróż ze srebrnymi i złotymi drobinkami. Następny już jest taki bardziej charakterny, wyrazisty, nie taki delikatny, bo to jest taki różo, złoto, coś tam. I to jest 708 Dance Floor. Dance Floor wygląda tak, zobaczcie. No przepiękna jest ta kolekcja. Aż nie wiedziałam, słuchajcie, dzisiaj, którego użyć w makijażu. Tym bardziej, że użyłam jeszcze innych cieni, ale to zaraz Wam o nich opowiem. Zobaczcie ten. I jeszcze muszę Wam powiedzieć o konsystencji. Cienie Inglota są bardzo specyficzne. Trzeba je polubić, nauczyć się nimi pracować, bo one są dość twarde, takie zbite. Bez względu na to, czy macie do czynienia z cieniami matowymi czy z cieniami błyszczącymi, no to właśnie mają taką specyficzną inglotową konsystencję, choć cienie błyszczące są bardziej miękkie, no ale to siłą rzeczy. Natomiast te najnowsze, ta kolekcja, to jest takie masełko, że po prostu się tego dotknie i zostaje nam kolor na palcu. No niesamowite to jest. O, zobaczcie, ja tego dosłownie przejechałam i zobaczcie, ile tego zostaje, o, na skórze. No i jeszcze oczywiście na palcach mam. Kolejny kolor to jest taka brzoskwinka i to jest Hustle and Bustle 702. Zobaczcie. No dosłownie, taka brzoskwinka. Kolejny to jest taka lawenda ze złotymi i różowymi drobinkami, taka bardzo delikatna. To jest 709 Party Killer. Zobaczcie. No ja się nie mogę nazachwycać, słuchajcie, tymi cieniami. O, akurat wyszedł na swatchu taki bardziej błękitny ten kolor. Nie wiem, jak wyjdzie na filmie, ale na żywo jak tak patrzę. Chociaż nie, w podglądzie bardziej się wydaje właśnie taki lawendowo-niebieski. Na żywo bardziej teraz taki błękitny, więc no po prostu zależy, jak padnie światło. Przecudne. Kolejny cień, słuchajcie, on mi upadł i się potłukł. Jakoś muszę tak spojrzeć tutaj, żeby mi się to nie wysypało. To znaczy jest niby naprawiony, ale już ma taką nierówną fakturę. Natomiast zobaczcie kolor. To jest 706, dobrze mówię? Tak, 706 Night Out. Wygląda tak, tak delikatnie go tutaj nabiorę. O, coś takiego. I ostatni kolor, to znaczy ostatni spośród tych, które ja mam, bo tak jak wspomniałam, są jeszcze dwa. I ostatni to jest po prostu 160. Ten już jest bardziej taki perłowy, nie aż tak połyskliwy, no ale ja sobie go dobrałam tutaj do tej bardziej połyskliwej kolekcji. W każdym razie wygląda to tak. Ten kolor też mam dzisiaj na powiekach, tak troszkę w zewnętrznym kąciku. Także, słuchajcie, nowe cienie Inglot. Jak będziecie w Inglocie albo na stronie Inglota, zwróćcie na nie uwagę. Są przepiękne i tak jak mówię, mają nietypową konsystencję, jeśli chodzi o Inglot, bo są naprawdę takie bardzo miękkie. Tak jak się ich dotyka, są po prostu tak milutkie, no atłasowe. Przecudowne cienie, jestem nimi zachwycona. Tak jak wspomniałam, na pewno dorwę jeszcze te dwa kolory, których nie było. Kolejne cienie, które niewątpliwie zasługują na uwagę. Dzisiaj też użyłam ich w makijażu. Jeden z nich jest na środkowej części górnej powieki. To jest jeden z turbopigmentów, a mianowicie Bella. Ja mam taki zbiór. Też myślę, że stopniowo sobie jeszcze tam jakoś tę kolekcję troszkę wzbogacę. Uwielbiam je. Są tak piękne, tak błyszczące, że w zasadzie gdybym miała poszukać jakiegoś odpowiednika dokładnie tych cieni, to chyba nie udałoby mi się znaleźć. Po prostu są niepowtarzalne, bardzo piękne, cudownie wyglądają na powiece. Tak jak mówię, to na środku tutaj to jest Bella, czyli dokładnie o ten cień.
No i słuchajcie, myślę, że turbopigmenty znacie doskonale. Nie wiem, czy robić jakieś swatche, może jakieś przykładowe zrobię, ale na pewno się dokładnie orientujecie, co jak wygląda. No ale tak dla przykładu. To jest ten ładny zielono-oliwkowy kolor, to jest druid. Zobaczcie. Taka różowa, ale to nie jest do końca róż, to jest lala. Tutaj mamy na przykład arcymistrza i tu czary mary. Zobaczcie. Również przepiękny połysk. No, jeśli jesteście miłośnikami, miłośniczkami błysku w makijażu i lubicie błyszczące cienie, to po prostu nie można w swojej kolekcji nie mieć turbopigmentów. Bez względu na to, który kolor weźmiecie, to wszystkie są przecudne. No, zobaczcie te moje przykładowe. Druid. Popatrzcie. Tak jak mówię, no turbopigmenty chyba są znane wszystkim dziewczynom i nie tylko dziewczynom, wszystkim tym, którzy lubią makijaż i lubią błyszczące cienie. I chyba większość z nas je polubiła, no bo tak jak mówię, to są kolory i cienie i w ogóle formuła tych cieni jest taka bardzo nietypowa, niepowtarzalna. Jeszcze chciałam Wam dopowiedzieć jedną rzecz, że jak się robi swatch, na przykład o, dotykam sobie turbopigmentu, to wyczuwa się tam taką delikatną chropowatość. Natomiast jak sobie dotykam tych cieni z Inglota, to one są takie bardziej jednolite, właśnie takie atłasowe. Turbopigmenty po prostu są takie bardziej chropowate, a te są bardziej miękkie. Tak bym opisała. Natomiast i jedne i drugie się przecudownie nakłada, przecudownie nosi, dają przepiękny efekt. Po prostu no, zależy, które kolory Wam się podobają i jakiego efektu oczekujecie. No to tutaj akurat macie na tych swatchach właśnie takie przykłady. Tutaj są te inglotowe błyskotki, tutaj są turbopigmenty. I jedne i drugie piękne. I mam jeszcze kilka cieni pojedynczych, takich błyszczących do pokazania, które również uwielbiam i do których być może Was zachęcę. Są to cienie w sumie czterech firm. Już Wam pokazuję. Tu mam akurat je włożone do paletki Blendit, ale cienie, tak jak mówię, różnych firm. I teraz tak. Tu u góry macie Mexmo. Przepiękne, niesamowite. Tutaj jest Nabla, tutaj macie Tune, a tu jest Divina Cosmetics, czy też Divina, jak kto woli. No dobrze, mówmy Divina, będzie tak bardziej po polsku. No i teraz co? Zrobię Wam przykładowe swatche. Zacznijmy od tych z Mexmo, na przykład to i na przykład to. To są niesamowite kolory, popatrzcie. Te są już takie bardzo nasycone, to nie są takie bardziej pastelowe, delikatne błyskotki, tylko to już jest taki kolor intensywny z połyskiem. No i co, może tutaj je jakoś dołożę. Ja w ogóle robiłam swatche tych cieni i na Instagramie i robiłam też film z makijażem tymi cieniami, ale właśnie nie wiem, czy najpierw ukażą się ulubieńcy, czy najpierw się ukażą te cienie Mexmo, ale to tak czy inaczej je w akcji na pewno zobaczycie. Kolory są niesamowite. Cień kosztuje właśnie tak różnie te cienie kosztują na stronie Mexmo, bo tam tak mniej więcej od 12 zł, czy od 15 do 25. Po prostu zależy chyba jaki kolor. I mówię dokładnie o tych cieniach błyskotkach, dlatego że takie zwykłe cienie Mexmo kosztują 10 zł za sztukę. Więc ceny dosyć zróżnicowane, no ale też nie są jakoś tam, wiecie, horrendalnie drogie. A jeszcze Wam może podam nazwy, bo tak zrobiłam te swatche, nie podałam nazw. To jest Turacco, to jest Peacock. I to rzeczywiście jest taki peacock. To jest Paradise Bird i to jest tukan? Jakoś tak, zaczekajcie, zerknę i zobaczę. Tak. I ten taki zielono-oliwkowy to jest tukan. No i teraz te cienie z Nabli. Pierwszy z nich, czyli ten niebieski, to jest Virgin Island. I może tu na dłoni już będę Wam te swatche robić. O. Zobaczcie. Ten już jest chyba bardzo znany, to jest Selfish. Wygląda tak. Ten również jest sławny, to jest Alchemy. Niesamowity jest ten kolor. Zobaczcie. No i czwarty to jest Grenadine. O, coś takiego. Tu jest Nabla. Kolejne cienie to jest Tune, czyli ta czwóreczka. No i tak kolejno, zaczynając od tego najjaśniejszego, to jest Mystic. Taki połyskujący na cytrynowo.
Kolejny to jest rozes. Mnie się to bardziej kojarzy z kolorem fuksjowym, a nie różanym, no ale nazywa się rozes. Kolejny to po prostu wave, czyli taki przepiękny turkusobłękit. Uwielbiam ten kolor. Zobaczcie. Cudny jest. I bardzo piękny granat, który nazywa się Deep. Cień jest tune. One, jeśli chodzi o połysk, w porównaniu ze wszystkimi poprzednimi, są takie najbardziej zgaszone, takie najbardziej spokojne, więc jak chcecie odrobinę połysku na powiece, ale na przykład na dzień nie lubicie, czy nie możecie, czy po prostu no źle się czujecie w takich intensywnie błyszczących makijażach, a coś tam delikatnego byście chcieli, to właśnie myślę, że cienie z Tune będą tutaj najlepsze, bo jednak pozostałe kolory no są takie błyszczące dość intensywnie. No i została ostatnia firma, czyli Devina Cosmetics. Ja te cienie kupiłam będąc na targach. Natomiast no oczywiście można kupić też na stronie internetowej. Czyli to są o te kolorki tutaj. No i już Wam robię swatche. Najpierw to złoto. Złoto nazywa się Majesty. I to jest takie, zobaczcie. Te cienie też mają niesamowitą konsystencję. One są takie bardzo zbite, ale jednocześnie takie maślane, że po prostu jak ich dotykacie, to palec tak aż sunie po nich. O, to jest Majesty. Kolejna taka ładna zieleń żywa. To jest Chimerical. Jak tak teraz zerkam, słuchajcie, w podgląd, to wydaje mi się, że w podglądzie ona wychodzi tak oliwkowo. Natomiast w rzeczywistości to jest taka jasna, żywa zieleń. O, tutaj na przykład w pudełeczku wygląda na bardziej zieloną, a tutaj wygląda tak bardziej oliwkowo. No ale nie wiem właśnie, jak to na filmie będzie wyglądało. Może jeszcze, wiecie co? Dołożę trochę tego koloru. Może teraz będzie lepiej. O. No chyba teraz troszkę lepiej widać. To jest taka jasna, naprawdę żywa, taka wiosenna zieleń. O, tak bym opisała ten kolor. Następny ma taką długą nazwę, to jest I'm Just a Dandelion. Już Wam robię swatch. Coś takiego, taka morska zieleń, no też specyficzny kolor, bardzo piękny. Kolejny kolor to jest No Place Like Home i wygląda tak. Taka śliwka, ładnie połyskująca. O, śliwka z takimi intensywnymi drobinkami, przy czym w tle tego koloru jest taki ciemny grafit, coś takiego. Taki kolor to jest And Your Little Dog Too. One mają bardzo długie nazwy. Powiedziałam, że ten kolor jest taki stalowy. Zobaczcie. Taki stalowy grafit. O, może tak. I ostatni to jest Are You a Good Witch? Wygląda tak. Tu jest taki, no taki fiolet. Fiolet, ale też taki przybrudzony. No i tak wyglądają cienie Tune i Devina. Wydaje mi się, że słuchajcie, wszystkie te kolory, które Wam pokazałam, albo inaczej może wszystkie wykończenia są piękne, tylko mimo tego, że są to cienie błyszczące, to one połyskują, błyszczą na różne sposoby. Wiecie, jedne są bardziej perłowe, kolejne na przykład te z Mexmo to są takie bardziej duochromy. Te z Inglota to w ogóle są niesamowite, bo to jest taki delikatny, subtelny połysk, tak jakbyście sobie taki pyłek narzucili na powieki i jednocześnie jest to taki pastelowy kolor. No więc po prostu zależy, jakie wykończenie lubicie, co Wam się podoba, ale moim zdaniem wszystkie te cienie to są po prostu piękne błyskotki. Zresztą ja bardzo lubię błyszczące cienie, ale to już chyba powtórzyłam 1000 razy. Okej, no i to wszystko. To byli wszyscy moi marcowi ulubieńcy. Byli generalnie zdominowani przez błyszczące cienie różnych maści, ale mam nadzieję, że Wam się podobali. Napiszcie mi proszę w komentarzach, lubicie błyszczące cienie, a może któreś z tych, które Wam pokazywałam, jakoś tam Wam w oko wpadły, a może właśnie zrobić którymiś makijaż, tak wiecie, przed kamerą, bo chyba żadnymi z tych cieni
nie robiłam makijażu turbopigmentami, chyba też nie, a inglotami to na pewno nie, no dlatego, że to jest po prostu świeżynka. Więc dajcie znać w komentarzach co jak, co Wam się podobało, co ewentualnie jakoś szczególnie Wam w oko wpadło. No i to wszystko w dzisiejszych ulubieńcach. Mam nadzieję, że Wam się podobali. Poproszę o paluszki w górę, poproszę o komentarze i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, pa, pa!